Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku srebrny jubileusz, czyli 25-tysięczną bitwę, rozegra wraz ze mną Bartollo 11, którego goszczę na TeamSpeaku. Cześć! Cześć, cześć, witam wszystkich. Wziął ze sobą jeszcze kumpla Komorę. Cześć, Komoro. Cześć, witam wszystkich. No i wspólnie rozegramy ten jubileuszowy, srebrny jubileusz Bartolla. Okej, no to 2-3 głupie pytania na początku i gramy, czyli Bartollo 11. Dlaczego jesteś Bartollem w grze World of Tanks? No, mam na imię Bartek, to łatwo się domyślić. No i ogólnie zacząłem używać tego niku, gdy miałem 11 lat, wtedy zaczynałem grać tam w plemiona i tak dalej, no i teraz zostało tak do dzisiaj. Teraz okay. Mam aktualnie 17 lat, także troszeczkę go mam. Po głosie myślałem, że masz ponad 2 dychy, ale to już tak mi się wydawało. Jeżeli chodzi o infografikę, to w zasadzie niemieckie, radzieckie i amerykańskie czołgi, a resztę tak troszeczkę delikatnie. Czyli ulubione czołgi w twoim hangarze. No zdecydowanie to obiekt 140. Bardzo lubię nim grać, no i nawet mi się nim udaje. I poza tym też dobrze mi wychodzi na T-54E1. Też moim zdaniem bardzo fajne czołgi. No i co, E5 też jest, bardzo mi się podoba, lubię nią grać. Teraz została buffa, to świetna jest. O, zarejestrowałeś się 3 dni po moich urodzinach, ale to chyba nie dlatego zacząłeś grać w World of Tanks. Jak, co się stało, że właśnie dowiedziałeś się o tej grze? Tam chodziłem sobie po internecie, nie? No i przypadkowo zobaczyłem reklamy World of Tanks. Tam była coś takiego, że jeździły czołgi i trzeba było artą tu upolować, nie? No i zaciekawiło mnie to i wszedłem, zainstalowałem i zacząłem grać. Kolega wziął artylerię. Ty obiekta 140, czyli na razie twój, w tej chwili twój ulubiony czołg. Ja oczywiście też obiekta 140 posiadam. Czyli co? 25-tysięczna bitwa. Jedziemy. Oczywiście wiemy o tym, że zazwyczaj nie wychodzą te bitwy, ale postaramy się, mamy pomoc artylerzysty. No, żeby dobrze wylosowało. Tak jest. Zatoka Rybacka. Jedna artyleria. Jak oceniasz tą mapę? Czy podoba ci się taki rzut? No jak na meta, to tak średnio. Wolałbym tu raczej ciężkim jechać, ale zobaczymy, co da się ugrać. Tak jest. Tam mamy leopardzika. Ja to spróbuję tak delikatnie. Chuj nam gąski! Aha! Lider! Już spot? Tak jest, tak jest. Artyleria będzie pomagać. Gdzie mamy ci świecić, Komor? Ja teraz w 10 też. Setka. Ja też właśnie. Nie było to nie. Po co drążyć? Aha, rozwalony magazyn amunicji. Więc niestety przeładunek prawie 11 sekund. Okej.
okej, okay, czyli ta flanka załatwiona, czyli what the fuck będzie gdzieś na B1, nie? Pewnie tak. Ja wracam na środek. O! Cel poniał. Jest prawidłowy. Artylerię załatwiłeś, więc... No, już mamy... Tyle spokoju. Luz. Prawidłowy. Ładnie, ładnie. Czyżby była wygrana? Tak jest, tak jest. I to jest moja dzisiaj pierwsza bitwa, bo długo spałem, więc nie jestem rozgrzany. Ale ważne, że tobie dobrze idzie. Oh my god, znowu zes. Pit stop. Weszło z teammate'em. No i... proste zwycięstwo. Prawidłowy. Jak on mnie przebił? Kurde. Prawidłowy. Ostatnie trzy czołgi. Jest prawidłowy. I ostatni. No i gdzie on spierdolił? Do jednego. Tak jest, tak jest. Ale oczywiście ja zagrałem teraz fatalnie, no ale bez kawy porannej o godzinie 19 to mi źle wyszło. Ale ważne, że chyba tobie nawet dobrze poszło. Zaraz zobaczymy. No nie jest źle. 4800 obrażeń, no bardzo, bardzo ładnie. Ja 10 razy mniej. A nasz artylerzysta oddał 5 strzałów, z czego jeden celny, więc podobnie jak ja. Dobra, bardzo ładny wynik, w zasadzie chyba jeden z lepszych meczy jubileuszowych, jaki został rozegrany, rozegrałeś na czołgu. A powiedz mi, oczywiście jest tych medów więcej, jest obiekt 430, T-62A. Dlaczego właśnie obiekt 140 ci się najbardziej podoba? Szczerze, to prawie każdy tak mówił, że 140 jest najlepsza, nie? Ja tam sprawdzałem jeszcze te dane, nie? To też mi tak w sumie wychodziło, że jest najlepsza. A poza tym to kiedyś na testowym wziąłem sobie właśnie te trzy medy, zagrałem mi parę bitew i właśnie najlepsze wyniki 140 mi wychodziło. Postanowiłem, że ją zrobię. Okej, okay, jak widzicie, 25-tysięczna bitwa rozegrana. Co w planie teraz masz do ekspienia? No, muszę, kończę już T57 Heavy, prawie wyekspiłem. Wyekspiłem też prawie GWS-100. No i idę w tą japońską linię ciężkich. Teraz jest mój szósty tier, niedługo już będzie siódmy. No to w zasadzie jubileusz zakończony. Jeszcze może powiedz coś na temat klanu, w którym jesteście. ZWCW. Co to oznacza? Co to za klan? No zawsze wierni czołgiści wyklęci. No to jest klan złożony z bardzo pozytywnych ludzi, no gramy głównie CW, szóstki, ósemki, no i mamy, myślę, że nie dość wysokie wymagania. Tam gracz powinien posiadać tam, no wiadomo, szóstki, ósemki i też dziesiątki, bo gramy na dziesiątkach i no i co jeszcze, 1200 WN-a i
musi mieć dobrą psychikę, powiedzmy, no nie dziecka, no. No i w zasadzie tyle. No to dzięki, że zagrałem z wami tą jubileuszową bitwę. Na koniec chciałbym złożyć życzenia mojej siostrze, która dzisiaj obchodzi urodziny, nie powiem jakie. To nic, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.